Panie trenerze, projekt szkolenia bramkarzy dobiega powoli końca. Za nami 5 zjazdów stacjonarnych i część zjazdów online. Pana wrażenia na temat tego projektu? Dobry dzień. Na úvod by som chcel veľmi pekne poďakovať. Przede wszystkim na początku chcę podziękować za zaproszenie, że mogę tutaj być na tym szkoleniu, dlatego że za naszych czasów, kiedy ja funkcjonowałem jeszcze jako bramkarz, nie było takich możliwości i pozycja bramkarza była zupełnie na innym poziomie i inaczej traktowana. Dlatego fajnie, że tutaj mogę być i zyskać informacje od trenerów bramkarzy tutaj z Polski. Polski, czyli też z innego państwa, jak oni trenują, mogę się nauczyć, zobaczyć ich metody treningowe, także jak najbardziej bardzo się cieszę, że tutaj mogłem uczestniczyć. Kolejne pytanie będzie dotyczyło, panie trenerze, pana rozwoju zawodowego jako trenera bramkarzy. Czy się wzbogaciło i o co? Určite áno, predovšetkým, čo nám lektori tu ukazovali. Predovšetkým chcem podiankovať našim výkladovcom, ktorí tutaj vlastne preprovadili švietné zajentia, predovšetkým tie praktičné, s ktorými ja do tej pory ešte še na Slovácii nespotkalem. Zawsze to była teoria, gdzie się siedzi i słucha i tutaj właśnie bardzo fajnie to było zrobione w ten sposób, że najpierw posłuchaliśmy trochę teorię i potem zeszliśmy na boisko, gdzie te ćwiczenia mogliśmy zrealizować. To uważam za bardzo cenne dla siebie i na pewno dużo z tych ćwiczeń będę realizować w swojej pracy jako trenera bramkarzy. Co pan jako trener skorzysta na tym projekcie? Tak určite sami vidělo aj praktické. Bardzo cenne było dla mnie, tak jak dla kolegi, ta część praktyczna, gdzie mogliśmy zrealizować wszystko to, co nam tutaj nasi wykładowcy wcześniej przedstawili w tej teoretycznej części. Na pewno będę korzystać z dużo ćwiczeń. Panie trenerze, projekt szkolenia trenerów bramkarzy dobiega powoli końca. Pana odczucia i wrażenia jako trenera, edukatora i udział w tym projekcie. Dobry wieczór. No ja muszę powiedzieć, że jest to dla mnie nawet w tej roli nowe doświadczenie i na pewno to nie jest łatwe, ale ogólnie muszę pochwalić ten cały projekt. W końcu mogę o tym powiedzieć tyle, że jestem zadowolony, że się zdecydowałem na tą rolę edukatora, w której nigdy nie byłem. Raczej to się odbywa na zasadzie takiej, że przedstawiam to, co ja używam w treningach z możliwością dla kursantów, żeby to później wykorzystywali w swojej pracy i wygląda to, że taki feedback jest z tego taki, że pewnie z części tych środków treningowych będą oni w swojej pracy korzystać. Czyli tym samym mogę powiedzieć, że wniosek jest taki, że kurs można zaliczyć do udanych ze wszystkich stron. Moje wrażenie jak najbardziej pozytywne, bo im więcej takich projektów, takich szkoleń, tym więcej na pewno jesteśmy w stanie tą pozycję rozwijać, no i iść przede wszystkim do przodu. Zajęcia, które były przeprowadzane w trakcie tego projektu, zmuszały nas do tego, żebyśmy my tak samo brali udział w tym szkoleniu, a nie tylko prelegent przedstawiał swoje zdanie i swoją stronę. Tak samo został w bardzo fajny sposób porównana pozycja bramkarza na dużym boisku, jak i na futsalu. Więc tutaj też był bardzo fajny temat, który poruszył praktycznie wszystkich uczestników szkolenia. No i był jednym z ciekawszym po prostu tematów. Dziękuję, że zostałem tutaj zaproszony, że mogłem się spotkać z trenerami z Polski i dowiedzieć się dużo nowych, ciekawych rzeczy na temat trenera bramkarzy. Trenera, a nauczyć się nieco nowego.